serdecznie w tej bezie, to jest kolejny odcinek Saints Row 2. Trochę zepsuty. To jest fajne, ale nie. Będę sobie to. Przy misjach z Ultorem trzeba być zawsze ubezpieczonym. A ten samochód nadaje się do tego idealnie. Mamy misję jakby co? Oczywiście Desert Eagle i akcja. The fuck? No. This could be going better. Okej, no to Ultor coś jakoś nas teraz nie lubi. Jak zresztą widać. Ale my i tak zabijamy wszystkich, więc dobra. Ale sobie weźmiemy od nich brońkę, tą OM4. O ty! Z zaskoczenia, ja? A wchodzili z zupełnie inną bronią, nie? Czekaj, muszę go trochę podgłośnić. Okej. A tam pikuś. Pan pikuś. Dobra, trzeba się stąd teraz wydostać. Dobra. Gdzie mój auto? Oh shit. Wezmę to. Wow, dobra. No, bo nie wiem gdzie jechać. Oh shit. Ratuj Pierce'a i Shaundi. A akurat to jest ta misja. Co ja jej nie lubię. Dawać mam wóz Ultor i minigana, więc... Oh shit. No tam trzeba wejść tak i z kałachem w ręku. Uwielbiam takie brońki. Shit. Okej. Yeah. Dobra. Teraz bierzemy ten pojazd. Mogą tam we dwóch wejść? Okej. Teraz Shaundi. Do boju. Ożysz. Dobrze, że mamy tego minigana. To się nie muszę martwić z nimi, korzystając z jakiegoś pistolecików, tylko że oni mnie wtedy doganiają. Daj, bitch. Mam mikrofon włączony chociaż? Dobra, oczywiście, że mam. A, tak, takie upewnienie. Shit. Dobra, muszę jechać. Co, już zablokowali drogę? Shit, no. No fuck me. Dobra. Co, zablokowali drogę? No shit. Muszę się lag wydrzeć. co znowu? Oh shit. Jakby nie znowu blokada. No nie. Shit, jeszcze ten helikopter kupi. Widzę, że będziemy musieli zaraz zrobić wymianę pojazdu. I myślę, że tak zaraz będzie. Bo ja tak wiele nie ździałem. Mimo swojego bulldoga, to tak, ale by... Fuck you. Shit, no. Fuck. Ja muszę tam ten samochód wziąć. No. Oh shit. Ale Shaundi przeżyła pewnie, nie? I liked Ultor a lot more when they just made clothes. What you do to piss these guys off? Fuck if I know. Yo, I signed on for killing gangbangers, not fighting some SWAT team from hell. Don't worry about it, Pierce. We'll take care of it. The fuck you mean don't worry about it? These guys are packing space age shit. Hey Shaundi. You date anyone who worked at a place called the Pyramid? No. For real? All right, you two find out whatever you can about this place. I want to take these assholes apart. Okej, misja wykonana. Jakiś koleś oczywiście za oknem musi nawalać swoją kościareczką, ale to chyba wam aż tak nie przeszkadza, będę wyciszał przy filmikach. A tak to mi powinniście dobrze, bez problemu usłyszeć, a jeśli nie, no to przepraszam was bardzo. Mam wszystko, pozamykałem szyby, wszystko, więc myślę, że nie jest aż tak źle. Wprawdzie jest blisko mojego okna, ale już trochę dalej. O, Bezier do akcji. Super, musiał skręcić. I przez niego poszło mi prawe tego, kurde, zapomniałem się nazywa, światło. Shit. No chyba nie. Co to jest? Co to ma być? Co ma być niby? Aha, super. No jasne. Nie, muszę być raz zajść na warstwę losu. Wiem. Mogę zrobić to tylko w jeden sposób. Abyś nie wybuchnął. Bezierze mój. Nie chciałem, żebyś wybuchał. Chciałem... Nieważne. Tak czy siak straciłem moje ulubione auto. Więc musiało się coś takiego w końcu stać, nie? Jeszcze one chyba powinny być w garażu, ale nie. Przesuw. Dobra, idziemy teraz do kolejnej misji od Ultor. Jakaś piramida. Muszę się napić. A, mam jeszcze herbatę. Ogólnie to jest poniedziałek, godzina 12:52. Gdzie powinienem być, tam mnie nie ma. Może wiecie o co chodzi, może nie. Is this the pyramid? Yeah. Ultor's built a huge R&D facility underneath Mount Claflin. Let me guess, they aren't developing a better breadbox. Honestly, they probably are. They're just, you know, developing guns and body armor too. Why is Ultor gunning for us? It doesn't matter. Here's the plan. Pierce and Shaundi, I want the two of you to hit the streets and take out as much Ultor property as you can. If Ultor wants to come after us, fine. But we're gonna make it fucking cost them. Gat, you and I are gonna hit the pyramid. What, we don't get to blow shit up in public? Fine. We can do some damage street side, but we've got to be quick. I don't want to give Ultor any more of a heads up than we have to. Jedź do Saints Row. Po co? Aha, dobra. Final to. Tak, to jest taka misja. Pierwszy musimy coś porozdupić, a dopiero potem ta piramidka. Ogólnie od nich misje są nieco dłuższe niż te normalne, więc... Tak przynajmniej myślę. Ale ogólnie autko niczego sobie. Mógłbym wziąć swoją drogą Bulldoga, ale pomyślałem wcześniej. Będziemy musieli tam zrobić, jakby to powiedzieć... No właśnie. Pierwsze zaczniemy to robić w ten sposób. Pierwsze muszę coś na bliski zasięg. Jak już będzie jedna gwiazdka, tutaj ktoś przyjedzie. Padłeś? Aha, tutaj aut nie ma. No dobra, koniec zabawy. Tak się bawicie? Jeb. Dwie gwiazdki, no nareszcie. Oh shit. Jeb. Okej. Szybki szpil. Teraz musimy stąd uciec. Jedź to, wybacz i zapomnij. Dziękuję. Szybki szpil, nie? Siady, wozy podjechały. Jeden RPG i od razu dwie gwiazdki poskoczyło. Szybko można tutaj się gwiazdek nabawić, nie? A można też ich tak szybko pozbyć. Co jest swoją drogą fajne. Wow. Daleko to jeszcze jest. Okej. Bierzemy Desert Eagle'a na tę robotę. Tylko go pierw przeładowujemy. Nieźle. Dobra. Hop. Nie klikajcie E, bo da nie wiadomo gdzie. Okej, teraz musimy samodzielnie przejść przez te tunele. Co nie jest zbytnim problemem, bo tak mamy to wszystko na minimapce. Oczywiście Desert Eagle będzie tam w dłoń, bo tam nic innego nie będzie chyba potrzeba, jak dobrze pamiętam. I mamy Gata. Gat, wejdź tam. Idzie. Co się stało? Ta fakt, że mi tu się ściskało. A, Gat już kogoś zauważył. Ożeż ty. Dobra. Co? Jebut. Dobra, jedziemy. Tutaj będą tylko policjanci, więc... Wow, musimy tu Dane włożył. A, shotgunem, co ci to da? Ziom. Okej, teraz w dół. Opuszcza strefę zamkniętą. Jebut. A tak sobie ich zabiłem, nie wiem po co. Żeby było śmiesznie. Chciałem tu zrobić... A, wziąłem sobie bombki. I wracamy się do góry. Teraz musimy wszystko powysadzać. Kaboom! Że tak to powiem. Dobra, gadką wytnij. Kolejna bomba. I ostatnia bomba. The last. Z daleka nie widać, żeby tu byli tak policjanci. Teraz musimy robić z dupie. Widzicie, mamy trochę czasu, więc tutaj trzeba będzie wziąć już co innego. Czekajcie. Okej. Kłady. Nie ma kładów. Oczywiście czas nam leci cały czas, nie żebyście nie myśleli sobie, że... No, szybko, sprint. Gat, go. Pier to piwo. Nie wiem, dobra, ważne, że to nazywa się niedźwiedź. tunel ucieczkowy. To będzie piękne teraz. To będzie beautiful. Oh yeah. Dane, while your project has been yielding positive results, the board is a little concerned. I don't understand. The Saints are out of control. That was the point. When you budgeted funds for force majeure, we didn't realize compromising the pyramid was what you had in mind. We're dealing with violent criminals. Are you really surprised they might do something, I don't know, violent? The pyramid was not going to last forever. It's better to spin this now when we are the victims than when Channel 6 does an undercover expose. Dane, fix the problem. Okay, maybe I'm being too obtuse. Let me try this again. There is no problem. We've had enough of your ego. My ego is what got you this far. Finish off the Saints, or being fired is the least of your worries. Is that all? Take care of this, Dane. Of course I will. I misja piramidka została wykonana i dostaliśmy takiego super niedźwiedzia do naszego garażu. No i tak, kolejne dwie misje wykonane. Coraz bliżej koniec Saints Row 2. Więc myślę, że odcineczek się podobał, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku Saints Row 2. Na razie.